Od najbliższego poniedziałku, 17 września, w Tarnobrzegu ruszają bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla osób 60+. W budżecie miasta zarezerwowano na nie 112 tysięcy złotych. Bezpłatne szczepienia prowadzone są w Tarnobrzegu od 2014 roku. Dzięki środkom przekazywanym z budżetu miasta do tej pory skorzystało z nich 5667 uprawnionych osób. Wydatkowano na ten cel 199 653 zł. Programem bezpłatnych szczepień przeciwko grypie objęte są osoby od 60 roku życia, urodzone przed 31 grudnia 1958 roku, na stałe lub czasowo zameldowane na terenie miasta Tarnobrzega. Okres jesieni i zimowy jest to okres wzmożony, kiedy pojawiają się różnego rodzaju zarazki, bakterie, a więc niestety szansa za złapanie bakterii, zachorowanie jest bardzo duże. Grypa jest bardzo poważną chorobą, powikłania po grypie są bardzo ciężkie i czasami właśnie kończą się tragicznie. Zwłaszcza podatni są na to osoby starsze, dlatego też postanowiliśmy wesprzeć osoby starsze, bo nie każdego stać na szczepienie. Szczepienia wykonywane będą od 17 września do 30 listopada 2018 roku w gabinetach szczepień lekarzy rodzinnych. Wszystkich bardzo serdecznie chciałbym zachęcić na skorzystanie z bezpłatnego właśnie szczepienia. Wystarczy udać się do swojego lekarza rodzinnego, żeby pozyskać szczegółowe informacje i się zaszczepić. Myślę, że warto, dlatego że co roku słyszymy na jesieni, w okresach zimowych, że dużo osób choruje na grypę. Jest to ciężka choroba i na pewno nie warto ryzykować. Szczepienie jest zawsze o wiele na pewno tańsze niż na pewno leki, ale przede wszystkim bezpieczne. O szczepienia należy pytać w swojej przychodni.